Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj na podstawie Skody Octavii 2 przedstawię, jak synchronizować temperatury w takim klimatroniku. Będzie to dotyczyć film, będzie też dotyczył innych samochodów z grupy WAG posiadających taki klimatronik. W nowszych modelach czy Skody Octavii klimatronik jest trochę inny, czy w Volkswagenie Passacie jest tu przycisk Dual. Tutaj tego nie ma, więc pokażę, jak tu synchronizować temperatury w klimatroniku. Od czego zaczniemy? Od włączenia zapłonu lub silnika. Włączę sobie zapłon. I o co chodzi? Jeżeli pasażer na swoim pokrętle nada inną temperaturę niż u kierowcy, jak możemy wrócić do sterowania tylko temperaturą przez kierowcę? Poprzez wciśnięcie dłuższe i przytrzymanie przycisku auto. Pokażę jeszcze raz. Pasażer nadaje sobie inną temperaturę. My przytrzymujemy, wciskamy i temperatura jest taka sama jak na pokrętle u kierowcy. I sterujemy. Kierowca steruje już temperaturą. Jeżeli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału. Hej!